Witam Państwa, Jarosław Wrona, to jest program Rozmowa na temat, a kolejnym gościem w naszym studiu jest Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, bardzo dobry wynik w ostatnich wyborach, prawie 65%. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Chciałbym też z tego miejsca podziękować wszystkim mieszkańcom miasta Kłodzka, którzy udali się do wyborów, a w szczególności z całego serca podziękować tym mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem i powierzyli mi mandat zaufania na kolejne 5 lat jako burmistrza miasta Kłodzka. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Przy tym wyniku nieco gorzej brzmią procenty, jeśli chodzi o frekwencję. Tylko 43%. Jak Pan myśli, czym to jest spowodowane? No, frekwencja rzeczywiście to nie była dobra frekwencja. Ja po cichu liczyłem na frekwencję powyżej 50%, 51%. Oczywiście nie marzyłem o takiej frekwencji, jaką mieliśmy w wyborach parlamentarnych w zeszłym roku, w 2023, ale tutaj rzeczywiście w mojej ocenie na tę frekwencję przełożyły się bardzo dobra pogoda przede wszystkim. Tutaj mieszkańcy przede wszystkim zdecydowali się odpoczywać na łonie natury i tutaj niestety zabrakło tego czasu na głosowanie. Ja też chciałbym zaapelować bardzo mocno, nie tylko do nas jako do samorządowców, ale także do mediów i do różnego rodzaju stowarzyszeń, instytucji, aby cały czas jednak podnosić tą świadomość mieszkańców naszych gmin, aby wyrobić wśród mieszkańców takie poczucie obowiązku wręcz udziału w wyborach, nie tylko samorządowych, ale także każdych innych wyborach, które w naszym kraju się odbywają, bo to bardzo istotny proces i istotny element życia i przede wszystkim demokracji w naszym państwie. Musimy razem wspólnie popracować nad tym, aby te frekwencje były o wiele wyższe. No i to cały czas podkreślamy, bo jak wiemy, przed nami drugie tury wyborów, gdzie ta frekwencja będzie niezwykle istotna. Jaka to była dla Pana kampania? To była trudna kampania i co według Pana zdecydowało o dobrym wyniku? To była kampania trudna, fakt. No miałem dwie oczywiście konkurentki. Niemniej jednak w mojej ocenie o wyniku zdecydowało to ostatnie 5 lat, na które po prostu ciężko pracowałem, ale także to, że podczas samych wyborów bezpośrednio chodziłem po mieszkańcach, rozmawiałem z mieszkańcami. Czyli ten bezpośredni kontakt, uścisk ręki. Tak jest, była kampania door to door dosłownie. Ile było możliwości, ile czasu przejścia w ograniczonym czasie godzinowym. Starałem się jak najmocniej wykorzystać ten czas. No i uważam, że to przyniosło efekty wspólnie razem z kandydatami na radnych, ale także te ostatnie 5-latka. Po prostu ciężka, sumienna praca, która została doceniona przez mieszkańców. No i przed Panem kolejne 5 lat, od czego Pan zacznie i na czym Pan się teraz skupi? No przede wszystkim teraz w tym pierwszym półroczu i w drugim półroczu będziemy się koncentrować maksymalnie na kwestiach związanych ze zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi. Chcemy w końcu podpisać umowy na te kontrakty, chcemy rozpocząć procedury przetargowe na wydatkowanie tych środków i to będzie najistotniejsza w zasadzie rzecz w najbliższym pół roku, czyli w 2024 roku, a później oczywiście będziemy kontynuować realizację zadań przede wszystkim w infrastrukturę drogową, bo to w dalszym ciągu jest istotne, jak i również infrastrukturę sportową. No i będę intensyfikował działania związane z tym, że to nie jest też i zależne w 100% ode mnie, z pozyskaniem inwestora z zakresu logistyki do miasta Kłodzka. To jest niestety uzależnione od decyzji rządu związanych z budową drogi krajowej S8. Łatwiej jest Panu pracować z poparciem Platformy Koalicji Obywatelskiej? Tak, uważam, że każde poparcie z każdej strony, oczywiście nie z pewnej jednej strony, mam na myśli tutaj Prawo i Sprawiedliwość, ale w każdych innych tych sił prodemokratycznych, które w tej chwili sprawują władzę w naszym państwie, jak najbardziej jest to cenne poparcie, potrzebne. Cieszę się, że mam możliwość też współpracować chociażby z panem wojewodą, z panią poseł. No i od niedawna będziemy na pewno współpracować razem z panem Adamem Jaśnikowskim, który został wybrany do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie istotne jest to, ponieważ w Sejmiku będą dedykowane konkretne środki unijne na rozwój naszych gmin. Sporo nowych twarzy z pana komitetu weszło do Rady Miejskiej. No i teraz chciałbym podpytać, jacy to są ludzie? No to są osoby z różnych przestrzeni życiowych, jak ja to określam. Mieliśmy na listach osoby, które były nauczycielami, przedsiębiorców, urzędników. Praktycznie cały wachlarz, cały przekrój społeczności miasta Kłodzka. Cieszę się też, że część młodych osób się dostała w
wcześniej w poprzedniej kadencji zasłużeni już wieloletni radni, tacy jak pani Zdzisława Górska czy pan Mieczysław Krąbach, zrezygnowali w ogóle z kandydowania, no i ustąpili miejsca, przekazali, jakby to powiedzieć, tą pałeczkę młodym, chętnym do pracy kandydatom na radnym, a teraz radnym. Cieszę się, że będę mógł z tymi osobami współpracować, bo ta taka nowa, świeża krew jest niezbędna w każdej dziedzinie życia publicznego. W tej poprzedniej kadencji, nie dość, że COVID, to często pan podkreślał, że no, kłodzko mówiąc kolokwialnie, ma zakręcony kurek na środki. Czy ta nowa perspektywa nowych władz, środków z Krajowego Planu Odbudowy daje panu taką swobodę już myślenia o tym, że będzie dobrze w końcu w Kłodzku? Tak, oczywiście, i tutaj z otwartością można powiedzieć, i z zapowiedzi wcześniej premiera, jak i również czołowych polityków obecnej opcji rządzącej, że te gminy, które w poprzednich rządach były po prostu krzywdzone poprzez niesprawiedliwą dystrybucję środków publicznych, będą w tej chwili miały te straty, kolokwialnie mówiąc, wyrównane. Liczę na to bardzo mocno. Też w dniu wczorajszym miałem okazję spotkać się z ministrem Siemoniakiem i poruszałem tą kwestię, który też potwierdził mi, że trwają prace w rządzie nad sposobem redystrybucji tych środków w taki sposób, aby te gminy, które wcześniej z tego tytułu miały ubytki, zostały po prostu te straty wyrównane. Dzisiaj będzie pewnie panu trudno odpowiedzieć, czy na kolejną kadencję będzie pan kandydował, ale gdyby prawo się zmieniło w Polsce, to jaką decyzję podejmie Michał Piszko? Znaczy, w obecnym stanie prawnym, w którym jesteśmy, już nie będę mógł kandydować na następną kadencję i w tym stanie prawnym mogę odpowiedzieć, że uważam, że miasto Kłodzko powinno mieć swojego parlamentarzystę w Sejmie, swojego reprezentanta ziemi kłodzkiej. I jeżeli prawo się nie zmieni w tej materii, nie ukrywam, że będę chciał podjąć rękawicę i wystartować do parlamentu w wyborach w 2027 roku. Michał Piszko, burmistrz Kłodzka, na pewno przez kolejne 5 lat, czy później zostanie parlamentarzystą, to się okaże. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.